kompas.org.pl. 5000 takich kolorowych ulotek już rozdawanych jest w Warszawie. Mam nadzieję, że dotrą one do ludzi, którzy kochają podróże, i te osoby spotkają się z nami 9 marca podczas czwartego Oka Podróżnika, które w najbliższą sobotę, właśnie 9 marca, odbędą się w klubie Kosmos Kosmos. A będzie się działo m.in. Dorota Wasilewska o Boliwii, Marcin Janiszewski z mlecznopodróże.pl o Chinach, Paulina Łyczkowska o Kubie oraz Klaudia Tolman o Karaibach. Jak dobrze wszystko pójdzie, to odwiedzi nas także moja babcia, która była ze mną na Woodstocku, jak miałem 15 lat, a nie wiem, 20 chyba lat temu leciała samolotem do rosyjskiej Ufy. Ten samolot był bardzo dziwny, bo była długa ławka, to był samolot wojskowy i żeby wyjść do toalety, to się szło za taką zasłonkę i tam stała miska czy wiadro. To wszystko, jak dobrze wszystko pójdzie, moja babcia Wam opowie. Zapraszamy 9 marca na Oko Podróżnika, czwarte nasze spotkanie do Kosmos Kosmos. Swoją drogą, jeśli chcecie przyjść na nasze wydarzenie i jesteście pewni, że na pewno będziecie, napiszcie nam maila, zgłoście się, napiszcie także do nas na Facebooku swoje imię, nazwisko i imiona, nazwiska swoich przyjaciół. Wtedy wpiszemy Was na listę i będziecie mieli gwarancję tego, że na pewno będziecie na naszym spotkaniu siedzieli. kompas.org Pod tym adresem e-mail przyjmujemy Wasze zgłoszenia na nasze spotkanie. Wystarczy podać numer telefonu oraz imiona i nazwiska osób, które wybierają się na czwarte Oko Podróżnika. Z bieżących rzeczy w tym tygodniu spotykamy się w kilku stacjach radiowych, m.in. w Radiu Planeta FM, w Radiu Plus oraz w Radiu PIN. Będziemy opowiadali tam o naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że jeszcze kilka stacji radiowych dołączy do informowania o naszym wydarzeniu, ale o tym wszystkim będziemy informowali Was w kolejnych naszych nagraniach. Do zobaczenia!